Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, Roman Giertych, to nazwisko elektryzuje, elektryzuje głównie za sprawą powrotu tego polityka do Sejmu. W tej odsłonie pytamy, czy Roman Giertych będzie prokuratorem generalnym. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jakub Maciejewski, publicysta tygodnika sieci portalu w Polityce.pl. Dzień dobry, Jakubie. Witam serdecznie. Jakubie, Roman Giertych, czy to nazwisko budzi w tobie jakieś emocje? Z czym kojarzy ci się Roman Giertych dzisiaj? Jeśli pytasz o osobiste wątki, to dochodzi nawet moja osobista sympatia do Romana Giertycha. Roman Giertych był moim takim politykiem, na którego głosowałem nawet, kiedy dowodził Ligą Polskich Rodzin w 2004-2005 roku, ponieważ w dużej mierze utożsamiam się z ideami narodowymi i wtedy jeszcze nie rozumiałem, jak bardzo ten polityk będzie po prostu sprzeczny ze swoimi ideami, a po latach wyprze się Romana Dmowskiego na łamach Gazety Wyborczej w wielkim wywiadzie, który będzie de facto wyrzeczeniem się wszelkich ideałów i nawiązaniem takiej współpracy z Gazetą Wyborczą, którą bym porównał nawet do roli takiego informatora gazetowego. Tak, i faktycznie Roman Giertych przyszedł taką drogę. Dzisiaj jest bardzo dobrze osieciowanym politycznie i biznesowo człowiekiem, bardzo dobrze zarabiającym, nie mającym władzy, ale mającym różne wpływy przez informacje, które pozyskał jako mecenas, jako prawnik, jako adwokat, czy syna Donalda Tuska, czy Wojciecha Sumnińskiego. No ma ogromną wiedzę, a teraz może mieć ogromną jeszcze władzę. To wszystko, ten koniunkturalizm, bycie informatorem wyborczej, pieniądze, wpływy i władza będzie dla państwa polskiego dynamitem podłożonym pod fundamenty. Jakubie, Roman Giertych to dla mnie przynajmniej osobiście postać intrygująca, bo oto człowiek, który był prezesem Ligi Polskich Rodzin, człowiekiem, który wskrzesił Młodzież Wszechpolską, dzisiaj jest posłem Koalicji Obywatelskiej i to pamiętajmy, Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzi Platforma Obywatelska, która zdecydowanie różni się od tej Platformy Obywatelskiej, jaką znamy jeszcze chociażby z 2001 roku, z Platformy Obywatelskiej, która odwoływała się do wartości konserwatywnych. A warto pamiętać, że Roman Giertych budził znaki zapytania nawet wówczas, gdy był jeszcze liderem Ligi Polskich Rodzin, kojarzony z takim przekazem narodowo-katolickim. No miał w swojej biografii dość ciekawe publikacje. Przypomina mi się teraz taka książka Kontrrewolucja Młodych, gdzie de facto Roman Giertych przedstawiał program konserwatywno-liberalny, być może szokujący dla jego ówczesnych zwolenników czy też zwolenniczek związanych z Radiem Maryja. Która twarz Romana Giertycha jest prawdziwa? Może dopiero teraz Roman Giertych wraca na swoje pierwotne tory, z tym, że tak jak wspomniałem, no ta Platforma Obywatelska jednak różni się od tej Platformy Obywatelskiej z początku XXI wieku. Książka Kontrrewolucja Młodych z lat 90. była takim hasłem, jakim dziś jest wywrócenie stolika przez Konfederację. I skończy się tak samo, czyli wspieraniem i budowaniem systemu, choć faktycznie no, dziadek Romana Giertycha to Jędrzej Giertych, postać absolutnie wybitna w ruchu narodowym. Więzień obozów, bohater walki z Niemcami, znając osobiście Romana Dmowskiego, ale widać, że z pokolenia na pokolenie Giertychowie jednak politycy się trochę no, degenerują. No ale to już ich indywidualny wybór. Tylko że jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to tu dochodzi taka jakaś obsesja Platformy Obywatelskiej na punkcie rozdzielenia Ministerstwa Sprawiedliwości od Prokuratury Generalnej. Ponieważ powszechną praktyką jest to, że minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. W Polsce było to połączenie do 2010 roku i to wolą Platformy Obywatelskiej, osobiście Donalda Tuska, było rozdzielenie tych funkcji i wybranie na 6-letnią kadencję z pozoru niezależnego prokuratora generalnego, był nim Andrzej Seremet, ale de facto przypomina to trochę kastę sędziowską, czyli takie państwo w państwie, na które
którego nie będzie można rozliczać, które będzie robiło co chce, może być wybitnie niekompetentne, a żadne demokratyczne procedury nie będą w stanie tego zweryfikować i ocenić, no bo ministra sprawiedliwości możemy odwołać, możemy w wyborach odmówić jego partii rządzenia, a taki niezależny prokurator generalny no jest niezależny przede wszystkim od demokracji. I 30 bodajże 1 marca nastąpiło to rozłączenie, wybranie Andrzeja Seremeta. 10 dni później była katastrofa smoleńska i śledztwo mogło się potoczyć już tak, jak się potoczyło, czyli nieudolnie i po rosyjskich bukwach. Czy teraz rozłączenie tych dwóch funkcji i mianowanie kolejnego dziwnego pana na to stanowisko też będzie się przydawało obcym państwom? To pytanie pozostaje otwarte i na pewno będziemy szukać odpowiedzi. A skoro mówimy o Romanie Giertychu, skoro mówimy o funkcji prokuratora generalnego, to warto zwrócić uwagę, że ta kwestia już wielokrotnie przewijała się w wypowiedziach polityków szeroko rozumianego obozu opozycyjnego. Wypowiadała się na ten temat między innymi przedstawicielka Lewicy Anna Maria Żukowska. Posłuchajmy, co miała do powiedzenia na temat Romana Giertycha. Giertych nadawałby się świetnie na prokuratora generalnego, tak? Nie, nie będzie prokuratorem generalnym. Pani zdaniem by się nadawał, prawda? Zobaczymy, jakie ma ambicje i zobaczymy, czy się pojawi rzeczywiście w ogóle w Polsce. Anna Maria Żukowska ma kłopoty z udzieleniem tej odpowiedzi. Tak, niech się pani napije tej herbaty. Herbata dobra. Herbata dobra, a Giertych znakomity. Na funkcję, bo pani od tego ucieka. Pani powiedziała w dzienniku Gazecie Prawnej, jak rozumiem w autoryzowanym wywiadzie, że nadawałby się na prokuratora generalnego. No jak rozumiem, pani teraz nie chce tego powiedzieć głośno. Powiedziałam to w wywiadzie. Myślę, że była to zbyt głęboko zaszyta szydera. Anna Maria Żukowska nabrała wody, a właściwie herbaty w usta, ale tutaj Roman Giertych ją nieco uspokoił, odniósł się do tej wypowiedzi na Twitterze. Zobaczmy, co napisał świeżo upieczony poseł Koalicji Obywatelskiej. Widzimy wpis Romana Giertycha. Może uspokoję pana Mazurka i rozczaruję panią poseł Żukowską, ale ja na funkcję prokuratora generalnego się nie wybieram. No i 13 listopada 2023 roku z pewnością widzimy się na Sejmie. Oczywiście w Sejmie pan Roman Giertych się pojawił. Tutaj te spekulacje zostały przecięte. Jakubie, nie bez kozery przywołujemy wypowiedzi akurat posłanki Lewicy, bo te stosunki między Lewicą a Romanem Giertychem no są zagadkowe, jeśli nie powiedzieć napięte. To właśnie Lewica protestowała przeciwko wystawieniu kandydatury Romana Giertycha do Senatu. Zdecydowanie się temu przeciwstawiła, by Roman Giertych był kandydatem z paktu senackiego. Co ciekawe, opozycja, przynajmniej część opozycji, nie miała takich obiekcji w przypadku senatora Jana Marii Jackowskiego, który co prawda nie startował z paktu senackiego, ale opozycja zdecydowała się nie wystawiać tam swojego kandydata. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że to błąd, bo senator Jackowski przegrał z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego Roman Giertych wciąż jest tak niestrawny politycznie dla przedstawicieli Lewicy? Jeszcze za mało się przysłużył szeroko rozumianemu obozowi opozycji? Ten taki salonowy mainstream nowej lewicy, jest mu obojętne, kim będzie Roman Giertych, jeśli dostaną za to odpowiednie stołki. Tomasz Trela już przebiega nogami, żeby Donald Tusk go czymś tam nagrodził, a nawet przyjął do swojej partii. No, mamy takie transfery z lewicy do Platformy w historii właśnie za stołki, jak to było z Bartoszem Arłukowiczem. Identyczny model. Donald Tusk wie, jak to działa. Natomiast jest też ta grupa, a przede wszystkim elektorat lewicowy, który jest ideowy. No my się możemy z nim głęboko nie zgadzać. Oni w przypadku Romana Giertycha widzą tu faszyzm. Jest to po chyba według naszych wartości zdecydująca, jednoznaczna przesada. Zwłaszcza, że Roman Giertych teraz zmienił poglądy. Natomiast część wyborców lewicy uważa, że nie zmienił poglądów, że jest dalej takim jak lider Ligi Polskich Rodzin dawny nacjonalistą.
I faktem jest, że Roman Giertych chciałby u boku Donalda Tuska stworzyć taką koncesjonowaną prawicę katolicką, takie prawe skrzydło Platformy Obywatelskiej. Marzy mu się, by Donald Tusk go mianował kimś takim. Jakubie, no, skoro ty mówisz, od razu na mojej twarzy maluje się uśmiech i tak myślę, czyżby miałby to być jakiś neopaks? No bardzo się nasuwają te perelowskie skojarzenia, zwłaszcza że teraz ta koalicja wygląda jak Front Demokratyczny z 1947 roku, gdzie niby różne, no, różne partie, a tak naprawdę no, sterowani przez Moskwę, przez zewnętrzne czynniki, namiestnicy naszego kraju. Natomiast przy Romanie Giertychu trzeba powiedzieć jeszcze jedną zatrważającą rzecz. On jako mecenas, jako prawnik także bardzo ważnych postaci Platformy Obywatelskiej dopuścił się no, dziwnego nadużycia. Otóż w maju 2020 roku w dobie covidowego szaleństwa zgłosił się do niego Łukasz G., jak go potem okrzciła Gazeta Wyborcza, instruktor narciarski, który sprzedał niecertyfikowane maseczki Ministerstwu Zdrowia. I ten instruktor narciarski chciał obrony przed PiS-em u mecenasa Giertycha, który słynie z tego, że przeciwko PiS-owi zawsze, wszędzie i z każdym. Ale na tym spotkaniu był też jeszcze trzeci człowiek, Wojciech Czy. Tak się o nim mówi. Tylko że chwilę potem, chyba następnego dnia, Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej opisał ze szczegółami całą sprawę, dodając swoje manipulacje a la Gazeta Wyborcza. Łukasz G. wycofał się z tego, by Roman Giertych mu pomagał, bo to jakaż to pomoc? Złamanie zobowiązania prawniczego do dyskrecji dla swojego klienta. Czyli można łamać wszelkie moralne i prawne zasady, jeśli we współpracy z Gazetą Wyborczą dowali się PiS-owi. No, taki człowiek mógłby być prokuratorem generalnym, czy w ogóle pełnić funkcję w państwie polskim. To jest przekazanie piromanowi naczelnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w jakiejś miejscowości. Drodzy państwo, oni naprawdę, idąc na rympał, biegają z kanistrami benzyny po fundamentach państwa polskiego, przy rechocie swojej antypisowskiej publiki i gładkich słówkach Szymona Hołowni. Jest wiele powodów do zmartwień o nasz kraj, drodzy państwo. Jakubie, zapytam jeszcze o sytuację prawną Romana Giertycha. Wszyscy słyszeliśmy o jego kłopotach, słyszeliśmy o działaniach prokuratury, słyszeliśmy o jego zasłabnięciu. Pytanie, na ile sprawne jest państwo polskie, że przy formułowaniu tego typu oskarżeń w przestrzeni medialnej, w przypadku podjęcia już przecież działań ze strony śledczych, no nie ma możliwości, żeby podjąć działania, kiedy Roman Giertych wraca do Polski. Czy to nie świadczy o tym, że mieliśmy do czynienia jednak ze spektaklem polityczno-medialnym? Dlaczego tutaj państwo nie zadziałało konsekwentnie? O czym to świadczy? Wiem, że wielu naszych kategorycznych widzów, czy też wyborców różnych prawicowych ugrupowań mówi, że państwo jest za słabe, że trzeba tu więcej woli. Wiemy też, że Alek Majewski jako autor książek o mafii i o policji pewnie widzi już oczami wyobraźni scenę, jak na lotnisku wracającego z Włoch, jadącego do Sejmu Romana Giertycha zatrzymują polskie służby, kamery spektakularnie pokazują. No kamery już były, Jakubie, a teraz dlaczego nie ma działań? Więc może to tutaj chodziło przede wszystkim o kamery. Tak, to znaczy, drodzy państwo, no łatwo powiedzieć, zróbmy, bo tak mówi prawo. No i tak się stało z aborcją. Trybunał Konstytucyjny orzekł coś, co jest absolutnie oczywiste z prawnego punktu widzenia, że konstytucja chroni też życie poczęte. Wywołało to potężną retorsję sił zagranicznych. Czy tak samo byłoby w przypadku Romana Giertycha? No oczywiście, że tak. No przecież co chwilę mamy fikcyjne afery. Aferę wizową, gdzie setki tysięcy Murzynów PiS przywiózł wagonami nad Wisłę. No jakim trzeba być kretynem, by w to uwierzyć, ale są tacy i to miliony, co... Czy można powiedzieć zatem, że w tej sytuacji Roman Giertych wraca zwycięsko, wraca nie na tarczy, ale z tarczą? No wraca z kanistrem benzyny jako polityczny piroman. Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskało samodzielnej większości i wszystkie antypolskie środowiska
poczuły krew, że oto zmniejsza się tarcza chroniąca polską suwerenność, że to jest to 5 minut, w ciągu którego trzeba jak najwięcej zdewastować. I tu stawiamy kropkę. Tyle sił, by na wszystkich odcinkach się skutecznie przed tymi wrogami obronić. Mocna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Jakub Maciejewski, publicysta tygodnika sieci portalu wpolityce.pl, był państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję, Jakubie. Dziękuję również państwu. Już teraz zapraszam na kolejne spotkania z telewizją wpolsce.pl. Oglądajcie nas.